chciałem zrobić jakiś wzruszający wstęp na temat tego historycznego meczu Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach ale szczerze mówiąc niewiele po tym meczu mam do powiedzenia co najwyżej mogę się zastanawiać jakim cudem obiekt z taką murawą został dopuszczony do rozgrywek europejskich i nie chodzi mi tu teraz o to, że o ty, tradaj, narzekasz, bo raków nie wygrał, to musisz narzekać. A przecież oba zespoły grały na tej samej murawie. I to się zgadza, ale chodzi głównie o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników w trakcie rozgrywania spotkania, o czym doskonale przekonał się w pierwszej połowie Ben Lederman, który musiał opuścić boisko z kontuzją. Jestem nieco poddenerwowany, bo z jednej strony nie dopuszcza się stadionu Rakowa Częstochowa do rozgrywek europejskich, ponieważ jest niewystarczająca infrastruktura. Ale stadion y, Sudowy można dopuścić do rozgrywek europejskich, mimo tego, że najważniejszy element stadionu, czyli murawa, zsie! Sie, jest ewidentnym klepiskiem. Dobra, muszę się uspokoić, bo zaraz pogoń gra. Lodu sobie włożę na głowę. Ogólnie to czuję potężny niedosyt po tym spotkaniu, bo miałem wrażenie, że raków znacznie lepiej prezentuje się od swojego dzisiejszego rywala. Było widać w grze tu powtarzalność zespołu z Częstochowy, która... Wydaje mi się, że już w tym rewanżu w Bielsku Białej zaprocentuję Największym plusem to chyba są te stroje dzisiaj Częstochowian Które naprawdę mi się bardzo podobały i rzuciły mi się od razu w oczy Zaraz obok tej nieszczęsnej, parszywej murawy No i w sumie na pocieszenie, no to nadal trwa ta seria Polskich klubów w europejskich pucharach No bo co, 7 meczów, 6 zwycięstw, jeden remis To naprawdę, gdyby ktoś mi powiedział 3 tygodnie temu, że tak będzie To bym brał w ciemno Także kończę ten film. Informacja do pogonie Szczecin. Uważajcie na kontuzję, bo to jest jakaś plaga w tych ostatnich meczach polskich klubów, w europejskich pucharach, że co mecz mamy po kilka kontuzji w naszych klubach. Więc jak to mówi mój znajomy Marek, błagam, uważajcie na siebie! Przypominam o subskrybowaniu, przypominam o Facebooku Tradaj, Instagramie Tradaj oraz widzimy się za tydzień, gdzie omówię wszystkie te trzy mecze chyba w jednym filmie, bo ciężko będzie mi nagrywać każdy z osobna.